Prezes Koła Łowieckiego Knieja w Puławach to osoba znana w środowisku z racji m.in. bliskich kontaktów z byłym łowczym okręgowym Marianem Flisem, aktualnie pracownikiem zarządu głównego PZU. Władze łowieckie do tego stopnia hołubiły Józefa K., że na wręczenie odznaczenia łowieckiego przyjechał sam przewodniczący kapituły odznaczeń z Warszawy. W środowisku myśliwych panowało przekonanie, że nie ma takiej sprawy, której Józef K. nie załatwi z władzami PZU. Sympatią władz łowieckich z Józefem K. nie przeszkadzały ani skargi myśliwych, ani fakt, iż od co najmniej 1998 roku były wysokiej rangi policjant Józef K. pozostaje w stałym kontakcie z organami ścigania i skutecznie oskarżany jest za kolejne przestępstwa. Zdjęcia, jakie właśnie prezentujemy z parkingu przed jednym z centrum handlowego w Puławach, pochodzą z monitoringu i stanowią dowód w sprawie o niszczenie opon w samochodzie myśliwego z Koła Łowieckiego Knieja. W drugim wydziale karnym Sądu Rejonowego w Puławach zakończył się właśnie kolejny proces karny przeciwko byłemu już prezesowi Koła Łowieckiego Knieja. Prezes znany był ze swych kontrowersyjnych poczynań, a także z faktu udziału w procesie karnym kilkunastu osób zajmujących się wyłudzaniem odszkodowań od ubezpieczalni. Aresztowanie nie przeszkadzało mu w piastowaniu stanowiska prezesa koła i kierowaniem pracami zarządu zza krat. Kolejnym ekscesem był fakt prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości i w krótkim czasie od wyroku za ten czyn popełnienie kolejnego przestępstwa, które zdaniem prokuratury polegało na uszkodzeniu mienia poprzez przecięcie dwóch opon w samochodzie członka tego samego koła. Ciekawy był także przebieg rozprawy, w której zeznawał biegły oceniający wartość przebitych opon oraz świadkowie, którzy samego faktu dokonywania czynu karalnego nie widzieli i zeznawali o sytuacji w kole. Jeden z zeznających, określany jako świadek zesłyszenia, to stały bywalec miejscowego sklepu wiejskiego pod Puławami i tam w trakcie tych pobytów uzyskał informacje o przedmiocie rozprawy. A proszę pana, a pan się leczy psychiatrycznie, neurologicznie? Na akord. Pan jest alkoholikiem? Nie, bo nie jestem alkoholikiem, tylko kapitan. No ale ma pan, miał pan problemy z nadużywaniem alkoholu? Nie, nie. To dlaczego pan chodzi na AA? Bo pani mnie poradę podała. No, ale z jakiego powodu? Bo poszłam, po raz wziąłem pół piwo, jeszcze uleczyłem przez morze, potem pan kuratu nie wykrywali tego. Aha, czyli pije pan, tak? Nie pije, kurde. Naukowo nie pije pan. Pani. Pani. A na leczeniu odwykowym pan był? Byłem tak, że jak byłem w zakładzie karnym. W zakładzie karnym, tak? A do psychiatry pan chodzi? Proszę? Do psychiatry? Nie, no chodzę do to. No dobrze, ale do psychiatry czy pan chodzi? Nie, nie. Żadnych leków psychotropowych nie pan nie brał? Nie, nie, nic nie było. Nie. A pan oskarżony, proszę bardzo. Proszę, z tego sądu było poruszane między innymi, że jakiś konflikt między mną a Kostką był. Nie było żadnego takiego konfliktu. Ja tego kolegę przyjąłem do koła, jako prezes przyjąłem go do koła. Zrobiłem go funkcyjnego gospodarza. Cały czas do momentu tego konfliktu właśnie, który powstał od przebicia opon i z
zwracał się do mnie z różnymi sprawami. Nawet ustalił w Warszawie samochód, który zamierzał kupić. Ustalimy, pojechał, kupił. Miał problemy zdrowotne do Konstancina, do lekarza mojego kolegi, do Stocera. Pojechał z żoną, z synem i on, pojechały, pomagały. Nie ma, nie może tego konfliktu. Nie wiem, skąd ten konflikt powstał. Od momentu właśnie, jak zostały przebite opory. I gdzie w tym jedynym miejscu, bo koledzy łapali gumy w różnych okolicznościach. Jest tutaj obecny pan, który tak strasznie kibicuje, który został wykluczony w 2009 roku z koła i w tym okresie czasu na Sadowicach, na Wale, między płytami były w wozie ustawiane. I to wiemy dokładnie, wszyscy myślimy wiedzą i kolega właśnie obecny, który został wykluczony z koła, zmienił kierunek dojazdu do Ampon, bo wiedział, że tam w wozie go zakładał. Ale to już pominąwszy. I w tym miejscu, w ściankach, gdzie zwyżki zostały zcięte przez z polecenia, bo to nie bezpośrednio pan Kostka ściął, tylko na polecenie jego, zostały usunięte. Ja odbudowałem tą zwyżkę, zacząłem dojeżdżać, dokarmiać i nęcić zwierzynę, odstromić ścianę i jeździłem przez jakiś czas do momentu, nie było problemu. I w momencie, jak kolega Kostka podjechał tą zwyżkę sprawdzić, że jest odbudowana, tak jak wcześniej zeznawałem, przedzwonił do mnie, mówi, ktoś z takim pretensją, ktoś odbudował zwyżkę. Mówi, ja odbudowałem nęce, dziki przychodzą, może chciał sobie strzelać. Rozłączył się i później powiedział, albo ja będę chorował, albo nikt mnie nie chorował, bo to była jego prywatna zwyżka i druga w Tyganie i trzecia nas w Tomaszowie. A zwyżki, jakiekolwiek urządzenia budowane, muszą być uzgadniane z zarządem koła. A on sobie prywatkę chciał zrobić w kole. I myśliwi z tego powodu byli niezadowoleni, oburzeni. I proszę Wysokiego Sądu, i ja takie słowa zacytuję, jak myśliwi ustosunkowali się do tego. Myśliwi solidaryzują się ze mną, bo moje zachowanie musiało wywołać bezsilność na złośliwości i uciążliwości przez chamskie zachowanie kostki. Koledzy twierdzą, że to głupota, ale i oni czasami mają ochotę na taki odbyt, bo takiego czegoś, który takiego kogoś, kto niszczy urządzenia łowieckie i przebija opony, to bezczelność, która nie zna granic. Tak nie powinien zachować się, bo on miał pretensję, że kupuje pasze, nęci i zwierzyna przychodzi, a myśliwi jeżdżą, siadają i polują. I z pretensjami do kolegi Kałki, tutaj, który zeznawał, ogromne pretensje miał, a ja już tego nie będę poruszał. I proszę Wysokiego Sądu, jest nieprawdą. Ja koło istniało 50 lat, jak przyjąłem obowiązki, wybrano mnie na prezesa koła. I ja tym kołem kierowałem przez 15 lat. Koło przez 50 lat nie miało takiego majątku, nie miało na koncie pieniędzy, nie miało majątku. Byliśmy w koło wojskowe, byliśmy w kasynie wojskowym, które zostało zlikwidowane. Zostaliśmy na ulicy. Ja stworzyłem warunki, gdzie mamy obecnie najlepsze warunki w całym województwie lubelskim. Działkę kupiłem w Józefowie, koło oczywiście. W Józefowie 38 arów, piękna działka, bo tam mamy też obwody. Mamy kwaterę, mamy się gdzie zatrzymać. I w Oblasach tutaj znalazłem działkę, sam osobiście. I uzgodniliśmy z zarządem i walne zgromadzenie zatwierdziło. Wybudowaliśmy piękny obiekt, piękny budynek, piękna sala. Można godnie i szacunkiem się spotykać. Zakupiliśmy dookoła, gdzie koła żadne. W województwie lubelskim nie mają dwa powozy do poruszania się po terenie łowieckim, wożąc myśliwych i przewożąc zwierzynę z godnością i z szacunkiem, a nie tak jak było rozrzutnikami rolniczymi się jeździło, zwierzyna leżała na tej platformie, deptali, przewracali się, nogi wykręcali. Jest teraz wszystko z szacunkiem i z godnością. Koło jest wiodącym kołem w Puławach.
i w całym województwie lubelskim można zasiągnąć informacji w zarządzie okręgowym, a nie tak jak Kostka powiedział, najgorszy prezes w Polsce. To po co przyszedł do takiego koła? I Kostka ze wszystkim, z czym się zwracał do mnie, natychmiast reagowałem i pomagałem. Nie spodobało mu się, pozostał sam zresztą, zażyczył sobie, żebym przyszedł na posiedzenie zarządu, gdzie był obecny i zarząd mu wyjaśnił, że tak nie można postępować, że wszyscy na równych zasadach korzystamy z urządzeń łowieckich i jednakowe składki płacimy. To jemu się nie spodobało, powiedział, że ja nie będę polował, to inni nie będą polować. I tak się stało. Zaczęliśmy przebijać opony. I wtedy Janicki, gdyby nie przebił czterech opon, gdzie byliśmy w tym miejscu, to bym do dziś dnia nie wiedział, myśmy wyjeździli przebijany i ja bym nie wiedział, gdzie te opony zostają przebijane. I nie planuję, że Kostka poszedł w to miejsce i znalazł goście. Tak, ja poszedłem do Janickiego, nawet powiedział, że były przewiercane w ziemi dziury wiertarką i wsadzane gwoździe. I w zimie, jak mróz chwycił, to te gwoździe tkwiły tak jak w betonie. I ja poszedłem, wziąłem szuflę, przeciągnąłem po tych kolinach i znalazłem dwa gwoździe, wybrałem i od tamtej nic. Od tamtego czasu jest spokój z przebijaniem opon. I my przebiliśmy opony grubymi gwoździami jak palec. A ja dokonałem tego przebicia w jednej oponie i szydełkiem i w drugiej oponie nie wiem, czy ją nawet przebiłem, bo tak piłem się, odwróciłem i protektor i to szydełko się wygięło. Także nie wiem, czy zostało drugie koło przebite, ale powiedzmy, nie będzie przebite. Ale nie trzy jakieś tam dziury, a my gwoździami takimi i dojeżdżało się do domu i nikt kolizji nie spowodował, samochodu nie rzucało, a tutaj pod takim szydełku jechał oponami terenowymi i go zaczęło rzucać i latać, nie wiem. Dziękuję bardzo za to wszystko i bardzo proszę o wyrozumiałość i jak najniższy wymiar. Bo ja dookoła oddałem swoje życie i wszystko, co tylko poświęciłem kołu. I tu mogą koledzy potwierdzić, a takie sytuacje, gdzie właśnie mnie dotknęły, to mnie to bardzo boli, że w ten sposób Kostka się zwraca, że ja złośliwie do niego. Absolutnie. Ja na zarządzie chciałem się pogodzić. Na posiedzeniu, na wannym zgromadzeniu koledzy i delegacje chodziły do niego do pracy i prosili, żeby się pogodził, że ja mu zwrócę za opony. Ja sam poszedłem w obecności jego syna. Chciałem, mówię, Kaziu, kupię ci cztery opony nowe i weź mnie to między sobą załatwić. Cztery nowe opony kupię. Oj, ojcie. Tego mówi, ja mnie stać na opony, ja sobie kupię, ale ty będzie Polska cała o tobie wiedzieć. O, takie jego podejście. No złośliwość okropna. Ja bym i myśli mówią, w ten sposób byśmy nie postąpili. Dogadalibyśmy, krótkę byśmy rozbili i dogadalibyśmy się, podalibyśmy sobie ręce. Jak myślimy z myślą może się spotkać w takim nastroju? On trzęsie się, nie może wykonywać czynności swoich zawodowych, ale ze szczebą może pani kolesie do niej można pracować też. I dlatego tak się określiłem, no to jak ty tak się zachowujesz, nie możesz, bo się leczysz, bo się trzęsiesz, no to nie będziesz próbował. Dziękuję bardzo. Sąd rejonowy w Puławach zakończył proces wyrokiem skazującym Józefa K. na 6 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 2 lata, zasądził na rzecz poszkodowanego kwotę 570 zł tytułem naprawienia szkody i 1230 zł tytułem kosztów adwokackich. Józef K. będzie musiał zapłacić 1200 zł dla Skarbu Państwa tytułem poniesionych wydatków i 170 zł opłaty. Łącznie pocięcie opon koledze kosztować będzie Józefa K. 3170 zł i karę odsiadki zawieszoną na 2 lata. Wyrok nie jest prawomocny. Józef K. złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia, czyli tak zwaną zapowiedź apelacji.